Czy wiecie, że kuchnia hotelu Narwil ma swój własny ogródek? Zobaczcie. Mamy Michała. Podejdźmy. Zaraz chwileczkę sobie porozmawiamy. Michale, witam ponownie. Cześć, witam. Hej. No i co tutaj macie, opowiedz? Ogródek, tak to się nazywa. No, wiem, ogródek, no. Ogródek nasz warzywny. Wszystko, co tutaj wyhodujemy, używamy w naszej restauracji. Od początku maja do końca września. Wow. Kwiaty jadalne, pomidory, sałata rzymska, młody jarmuż, ogórecznik, nasturcję, którą wspiera tam Ola. Wszystko jest jadalne, wszystko wykorzystujemy w restauracji. Wow, super. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że absolutnie jesteście w 100% eko. Tak, tak. Używacie swoich własnych... Używamy swoich własnych produktów, zgadza się. Chciałbym Ci kilka rzeczy pokazać, gdzie na pewno to pamiętasz z ogródka babci mamy. Tak. A o których się już zapomniała, no. Do których się w ogóle nie używa. Przejdźmy tam na przykład. Chodźmy. Do nasturcji. Pokażę Chodźmy. Ci, jak ona fajnie smakuje. Lub begonię, która jest wszędzie, a jasne. Wszędzie w ogródku. Tak. Zobacz. Kwiat nasturcji. Dlaczego go zawsze hodujemy obok warzyw, prawda? Bo on ma ekstra smak i owady go też lubią i do tego ciągną mszyce, więc nam nie zjedzą innych warzyw, tylko wszystko siada tutaj, więc oczepiałem Ci go z mszyc i zjedz go, jaki ma fajny, pikantny... Mogę to normalnie zjeść, tak? Pikantny smak. No uwaga. Tu masz liścia na nasturcji, on też ma wow. Fajny, pieprzny posmak. Wow, słuchajcie, nie są o matko. Begonię każdy zna z naszego ogrodu, no nie? Używamy ją do sałatki. Trochę jak rzodkiewka. No, taka pikantna, prawda? To masz teraz coś dla... To poczekaj, bo nie nadążam. A to było? Co to był też tylko liść. Liść jest jeszcze mocniejszy od kwiatka. Naprawdę, tak? No to masz coś łagodniejszego, coś kwaśnego. Uh-huh. A to co to jest to? Begonia. Begonia. A jest kwaśna, używamy ją do sałatek. Bardzo aromatyczna. Dużo wnosi takiej świeżości i lekkości. Mogę dać jedną operatorowi naszemu? Jasne. Możemy mu zerwać ile chce. Damian, wciągaj. Jak? Naprawdę jest pikantne. Aż nie sądziłem, że aż tak, powiem szczerze. Tak, zdecydowanie. Bardzo piecze. Własne zioła, pietruszka. Czy to ci wystarcza? To mi w zupełności wystarcza. Jesteśmy małą restauracją, więc te zioła, które tutaj mam, te kwiaty, które hoduję, na kwiatach mi głównie bardzo zależy, żeby one trafiały prosto no tak, na talerz. Celujesz, prawda? W jakość. Tak. Sałata. Ola nieraz zasuwa w trakcie serwisu po świeże liście sałaty, prawda? Żeby były jak najświeższe. Jasne, żeby one lądowały na talerzu. Więc to tak to wygląda.